It's a good day, good day coming. It's a good day coming. It's a good day, sweet like honey. It's a good day coming. It's a good day coming. 15 cyklist, frekwencją 39 radek. Na każdych zawodach chyba łącznie z tym, co w Debrecenie, bo później Państwo puszczę. A tutaj troszeczkę gęściej popłynął na igrzyskach. Pierwszy nawrót w Popsu. Frekwencję miał 42. Także bardzo gęsto. Ale to przyspieszę troszeczkę, bo to za długo. To nie ręce do rządu, to tu duża odległość. Zbliżenie. Nie ja chcę. Proszę Państwa, ja przeglądałem to kilkakrotnie, ale może kilkanaście krotnie. I doszedłem do wniosku, że przegrał Radek całą sprawę na pierwszym nawrocie. Prowadził ciałem, wszedł nawet na ścianie, był trzeci, wyszedł szósty. Na nawrocie, gdzie nigdy, bo pływał z tymi zawodnikami, nigdy nie przegrywał. Dopiero jak obejrzałem film, który był w telewizji, znaczy nagrane to miałem, to co pokazywał Eurosport, zrozumiałem dlaczego. Strasznie głęboko poszedł po pierwszym odbiciu. Zazwyczaj schodzi nawet 70, 1,80 m, nie, bo nie mamy takich warunków u nas na basenie. Ale tutaj przegrał. Poszedł bardzo głęboko, przynajmniej te metr różnicy było od pozostałych, tak jak to było z kamery pod wodą pokazane. Co on zrobił, to ja nie wiem, czy to w odwrocie do tej pory. Zobaczcie Państwo, gdzie on wyjdzie. Wszyscy go mijają. Na ścianie bodajże szósty był na sercu. Dobra, to Państwo pewnie oglądaliście. No i teraz coś bardzo takiego optymistycznego. Mistrzostwa Europy w Debreczynie, gdzie również ta siła narodów bardzo mocno była pokazana. I tutaj możecie Państwo policzyć 14 kół cykla na pierwszej 50, na drugiej na 3, 15 i 16 wartość. Prawą ręką jak zwykle zaczyna. Frekwencja 39. A był po dużych przykrościach, bo nie wiadomo do tej pory co to było na Grand Prix w Olsztynie. Ja podejrzewam, że dojada, bo on jest straszny rabasów. Dojadał gdzieś, przytruł się, wylądowaliśmy w szpitalu, odwodnienie, hematokryt. Badaliśmy, bo dwa dni wcześniej mieliśmy w instytucie badania, miał 45, po dwóch dniach hematokryt 47. Także bardzo silne odwodnienie organizmu. No i była niestety wtopa. Trzeba było chłopca nawadnić. To są mistrzostwa Europy. Zawodnicy, no czołówki europejskie. Na długim basenie, no zwróćcie Państwo uwagę, gdzie wychodzą. A jak pamiętacie Państwo igrzyska olimpijskie i wyścig Phelpsa, na każdym nawrocie, nawet w stylu dowolnym, wykorzystywał to, że pływanie pod wodą jest najszybszym sposobem pływania. Radek życiówkę na powierzchni grzbietem na 50, na 25 ma 11,30. 10,90 pływa pod wodą na nogę. Z dołu. Nie ze startu, z góry, tylko z dołu.
Słucham Państwa, czy pytania. Również nie chcę Państwa zanudzać testami 8x200, bo to Państwo znacie, bo przeprowadzałem co prawda testy nie tak regularnie, jak bym chciał, bo w momencie, kiedy planowałem przeprowadzić test, to przypomina się ta pierwsza tabelka 68 treningów opuszczonych. Po nieobecności czterodniowej nie będę przeprowadzał testu. To jest test ze stycznia na krótkim basenie, minuta 56, 8,8 zakwaszenie, średnie z tych trzech. No najwyższe z tego co pamiętam było w siódmej minucie, ale też poniżej 10, nie mimo. A prawda jest taka, że pływanie na nogach bardzo dobrze wpływa również na adaptację układu krwionośnego. Grupa mięśniowa nóg i tułowia jest olbrzymią grupą i żeby przepływać na nóżkach, tak jak ja na dzień dzisiejszy 1100 metrów pływam pod wodą, do tego, proszę Państwa, 1200, 2400 na powierzchni, to wychodzi ładny wynik. Policzyłem sobie, dodałem trud, co prawda nie jest w całości, ale kilka tygodni zsumowałem i chodziło mi o około 40%. Jeżeli 40% z tym 2850 km Państwo policzycie, to wychodzi 1050 km w roku ubiegłym prawie przepłynął na samym drogę. Na nogach wyizolowano. Czy to jest pod wodą, czy na powierzchni. To ja miał tyle w skrócie. Czekam na pytania. Jak nie ma pytań, to znaczy, że albo bardzo dobrze powiedziałem, albo nie macie co pytać, bo słabo. A czy to powierzchni jest dzisiaj dosyć, no? Na pierwszy ruch. Na ruch, jak zawodnik nie na oderwanie, bo nie zawsze widzi. Jak zawodnik chowa się pod wodę i widzę, że robi ruch, to wtedy puszczam. Na sygnał nie, no bo ja mam słaby głos, zawodnik nie zawsze usłyszy. Trenera. Oczywiście, że tak. Radek dosyć silnym chłopcem jest. To co Państwo pytają, no 12 razy na drążkę na początku sezonu podciąga się, bo to pracujemy dopiero 3 tygodnie, prawda? Trzeci tydzień rocznie, bo wcześniej to były zabawy. Ale w stosunku do jego rywali to dużo brakuje. Tak, no Iri pływa w ogóle, jak wszyscy tak szeroko dosyć pływają, ale on ma chyba kość pneumatyczne, on w ogóle nic nie waży. Ja odpatrywałem Irię, nawet gdzieś mam film, odpatrywałem go w Rzymie, jak on tam trenował, więc chwyt bardzo podobny robi do Radka, ale nie ucieka, nie ugina tak prosto ręki w łokciu, tylko ciągnie dosyć szeroko. Bardzo powolny ten ruch jest. Nie ma takiego akcentu przy odepchnięciu. Coś tak bardziej mi się to... I ma zatrzymanie jednej nogi, ale nogi ma bardzo silne, bo ta woda z tyłu dosyć daleko odpływa od niego. Też bardzo ładnie robi unik z kolana. I on bodajże przy założeniu lewej ręki, prawą nogę w kolanie ma zatrzymanie ruchu, ale to po to, żeby zdążyć z tą ręką w momencie, kiedy będzie wypychała noga do góry, wtedy ręka dochodzi do uda. I bardzo, bardzo tak ładnie wpycha tą wodę pod udo. Nie w dół, a bardziej powiedział, że do środka. Tak,
dużo przy ciężkiej pracy, przy bardzo dużym obciążeniu testosteron zjeżdża.